Jakiś czas temu na tym kanale pojawił się materiał, w którym omawiam 25 motywów, które są ważne na języku polskim, i przedstawiałem dzieła kultury, które właśnie zawierają w sobie te motywy, po to, żeby przekonać Cię do tego, że warto te rzeczy tak właśnie poznawać. Konkretna książka i konkretne dzieło, czy motyw właściwie. Nice. Ale problem z dziełami literackimi, czy w szczególności z lekturami, jest taki, że są beznadziejne i w większości z nich nie przeczytasz. Po pierwsze, dlatego że są książkami, to już je trochę dyskwalifikuje. A po drugie, dlatego że są lekturami Ble. książkami. No i wtedy zostajemy z jakimiś dwoma procentami populacji, które są gotowe to przeczytać. Streszczenia czy jakieś takie omówienia robią tutaj robotę, ale w tym materiale chcecie przekonać do tego, że motywy i to, co możesz wykorzystać na języku polskim, na przykład na egzaminie ustnym albo na egzaminie pisemnym, do, tak, do przede wszystkim tego, żeby poczuć się pewniej, to jest cała popkultura. Jesteście najlepsi i chciałbym, żeby te urodziny przeszły do historii! I właśnie w tym materiale omówię dzieła z popkultury, z filmu, z seriali, które no właśnie zawierają motywy. Równoprawne, w sensie tak samo ważne czy tak samo legitne, jak te zawarte w potopie albo w, nie wiem, gdzieś. Przede wszystkim ten film macie zachęcić do tego, żeby motywu zemsty albo motywu. Uczeń-mistrz, czy relacji uczeń-mistrz, nie szukać tylko w lalce i nie obciążać się psychicznie za to, że jej nie czytałeś albo nie czytałaś. Zapraszam cię do wycieczki po popkulturze, gdzie kompletnie randomowy człowiek będzie ci tłumaczył, dlaczego jakieś dzieła kultury są spoko. W sumie głównie dlatego, że mi się po prostu podobają. Dokładnie tak, Matrix, czyli seria, chyba trylogia, tak, wydaje mi się, że trylogia, możliwe, że jest też czwartym, tak, ostatnio był też czwarty Matrix, ale ja odwołuję się przede wszystkim do trylogii. To seria filmów, które poruszają w sumie naprawdę ambitne i ciekawe motywy, których nie powstydziłoby się żadne dzieło kultury. Ale też które mało są obecne w naszej literaturze, bo po prostu jest ona w większości mega stara. A Matrix to diagnoza współczesności, czy tak czy w sumie przyszłości. Neo, czyli główny bohater Matrixa, w którego wciela się późniejszy John Wick, czyli Keanu Reeves. You uh, working again? No, I just some stuff out. Ale night, mi. ma taki problem, albo w ogóle sytuację, że okazuje się, że jego rzeczywistość jest symulacją, i musi sobie z tym faktem jakoś poradzić. Neo prowadzi normalne życie do momentu, kiedy nie okaże się, że jest wybrańcem. Zaczyna walczyć z jakimiś agentami i poznawać prawdę o rzeczywistości, która go otaczała, czyli właśnie. Poznawać kolejne warstwy tej symulacji i tego, gdzie to się wszystko tak naprawdę zaczyna. Neo decyduje się właśnie wziąć pigułę, która sprawia, że nagle poznaje tą prawdę, odkrywa ją, walczy, w ogóle, zbawia świat kilkukrotnie, ale to, co jest szalenie istotne w Matrixie, to ta właśnie sfera filozoficzna, czy znaczy ta warstwa filozoficzna, która jest tam faktycznie zawarta. W sensie to nie jest po prostu film akcji. No bo właśnie mamy tutaj przede wszystkim taki motyw prawdy, czy no właśnie pytanie o to, co jest naszą rzeczywistością, a co jest iluzją. Czy jeśli ktoś całe życie żyje i umiera, Łudząc się, że coś jest prawdą, to czy to dla niego jest prawda, czy to w ogóle jest prawda, nie wiadomo i główny bohater w sumie do końca też na to nie odpowiada do samego końca, chociaż ty jako widz wiesz, że tak naprawdę y, to, co widzi przeciętny człowiek na świecie, to jest tak naprawdę wynik zer i jedynek i jest to strefa walki. Z drugiej strony, Matrix stawia też inne szalenie ważne pytanie, to jest pytanie o wolny wybór. I tutaj przede wszystkim widzimy to u głównego bohatera, który z jednej strony w takiej kultowej scenie, właśnie wybierania tabletek, które proponuje mu pewien Afroamerykanin, no on właśnie teoretycznie to on decyduje, czy będziemy nagrywać kolejne części Matrixa, czy właśnie teraz zaczynamy żyć w symulacji znowu i w ogóle kończy się film. Ale tak naprawdę, czy to była jego świadoma decyzja? W sensie. On, Neo nie wie, co robi, podejmując decyzję. Nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji żadnego z tych dwóch wyborów. Neo jest też wybrańcem, co mogłoby wskazywać, że mamy tutaj do czynienia z determinizmem, czyli ktoś już za niego podjął decyzję, jaką tabletkę wybierze, czyli że właśnie zanurzy się w świecie Matrixa i będzie go poznawać i na końcu zbawi świat. To taki delikatny spoiler. Chyba podwójny albo potrójny, albo poczwórny, bo są cztery części. Film mega dobry. Istnieje spore ryzyko, że po prostu mówię tu o rzeczach, które ja znam, ty nie znasz, ale to po prostu skipuj to i nie daj sobie jakby się wpędzić w jakiś kompleks, że o, nie znam Breaking Bad, więc nie znam matury. No, w, w, w ogóle nie. Ale nie zmienia to faktu, że jeśli znasz ten serial, to wykorzystaj go, bo wstyd tego nie robić. Serial Breaking Bad przedstawia nam postać Waltera White'a, który jest nauczycielem chemii, który jest w ogóle takim trochę... No, Takim pantoflem w ogóle jest dziwny i dziwny. taki niepociągający specjalnie, uczy chemii, tam się śmieją z niego i w ogóle wszystko, aż w pewnym momencie dochodzi do takiego przełomowego dla niego wydarzenia, znaczy dowiaduje się, że jest też śmiertelnie chory. No i upraszczając bardzo tę fabułę, ta informacja sprawia, że bardzo szybko Walter White stanie się yy, Producentem nielegalnych substancji, będzie na nich zarabiać, zanurzy się w świecie przestępczym i będzie to robił w towarzystwie Jessiego, czyli swojego takiego podopiecznego, powiedzmy, który pokazuje mu ten świat przestępczy, ale który jest jednocześnie na wielu poziomach niekompetentny. No i ten duet jest cudowny i sam w sobie, jakby to jest fajny motyw motyw uczeń-mistrz, chociaż w zależności od tego, z jakiej perspektywy na niego spojrzymy, to każda z tych dwóch postaci może być uczniem i może być mistrzem. Bo na przykład można powiedzieć, że to Walter uczy się bycia złym od swojego towarzysza przestępcy, no z drugiej strony to ten towarzysz przestępca uczy się jakkolwiek ogarniać życie. No więc tu mamy jeden motyw. Druga kwestia to jest motyw tego, jak bardzo nasza perspektywa determinuje to, jak patrzymy na nasze czyny. No nie, no bo zupełnie inaczej. Główny bohater serialu patrzy czy postrzega siebie i swoją rolę w świecie w momencie, w którym no po prostu sobie żyje, a zupełnie inaczej żyje, kiedy wie, że ciąży nad nim. W sumie wyrok śmierci, jakim jest diagnoza, jaką otrzymał. Ten serial eksploruje też i pokazuje po prostu wpływ władzy, pieniędzy, wpływ wpływów na człowieka, bo tutaj widzimy bardzo mocno i tutaj kolejny motyw przemiany przede wszystkim głównego bohatera, który przychodzi tak naprawdę całą skalę, to znaczy zaczyna jako wycofany, niepewny, gnojony przez innych, a kończy jako oprawca, który ma niesamowicie dużą charyzmę i w ogóle y, duży dick energy. No na każdym polu po prostu się tutaj Walter White nam zmienia. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am The one who I taka przemiana jest naprawdę cudowna. I w sensie to jest mocniejsze, moim zdaniem, niż kordian, niż, nie wiem, przemiana w dziadach, jakaś wielka improwizacja. W ogóle nie ma podjazdu do scen zawartych w Breaking Bad. What the fuck is this piece of shit? Także jeśli ten serial znasz, to weź go ze sobą i poszukaj tam różnych motywów. Mamy tam też relacje z rodziną, no w ogóle jakby sztos. A, dawaj grzybie, idziesz na pierwszą linię. Popatrz, jakie złamasy. Dobrze, że nie dzielimy się z nimi i temami. To jest książka oczywiście, ale zakładam, że jeżeli zdajesz maturę w roku 2024, albo 5, 6, to już nie umiesz czytać. Mm -hmm. no Mom, mm. Władca Pierścieni, czyli trylogia, która opowiada nam historię drużyny Pierścienia, która właśnie obiera sobie za cel tu niespodzianka, to nie będzie zniszczenie pierścienia. Film, który zawiera w sobie każdy motyw znany człowiekowi, na czele z motywem rodziny czy drużyny, właśnie w tym konkretnym przypadku i wędrówki. Tak jak przez trzy części drużyna przemierza kolejne obszary, spotyka kolejne wyzwania i przygody, tak samo zmienia się każdy z członków tejże drużyny pierścienia. Na czele z Boromirem, który się zmienił z żywego człowieka w martwego, ale wszyscy inni też doznają przemiany, no i właśnie ta przemiana jest pod wpływem tej podróży i tych rzeczy, które po drodze ich spotykają. W władcy pierścieni będziemy mieć raz po raz także motywy poświęcenia i motywy przyjaźni w sensie właściwie to poświęcenia dla jakiejś słusznej sprawy, no i przyjaźni jako właśnie przykładu tej słusznej sprawy. Poświęcenie się sama dla Froda poświęcenie Boromira dla Hobbitów, Pippina i Merego, jest kilka takich elementów, gdzie po prostu jeden przyjaciel dla drugiego poświęca życie albo zdrowie, energię, no i to tutaj wybrzmiewa. Nie żeby to było jakoś szczególnie wyjątkowe, ale jest też tutaj. No i oczywiście jeśli władca pierścienie, to także motyw zła jako takiego, bo pierścień władzy, o której w ogóle... O którym jest władca pierścieni, to emanacja wszelkiego zła. No i tutaj mamy pytanie, na przykład o to, czy cel uświęca środki, bo przecież pierścień władzy można by wykorzystać w dobrej sprawie, ale prawda jest taka, że skorumpowałby on i zepsuł każdego, kto z niego korzysta. No i jak się z tym obchodzić, co zrobić z takim złem? Nie będę ci tutaj podsuwać interpretacji, no ale to też jest tematyka tego utworu. Także jeżeli mamy coś związanego ze złem, z zepsuciem, władca pierścieni, jeśli tylko oglądałeś czy oglądałaś, śmiało. W moim materiale poświęconym y, motywom omówiłem, i to tak y, od razu powiedziałem, że to jest najmniej istotny w ogóle motyw, jaki istnieje, ale omówiłem motyw snu. No a jeśli sen, to taki, takie dzieło kultury, które wydaje mi się, że jest synonimiczne ze snem. Dla większości ludzi, którzy po prostu, dla większości ludzi, którzy po prostu mają Netflixa albo y, komputery, czy telewizor, czy nie wiem, telefon, no to incepcja. Ten główny problem głównego bohatera, który zawodowo zajmuje się włamywaniem do innych snów, jest taki, że główny bohater dalej nie wie czy on po prostu nie wie sam. Czy on teraz śni, czy nie śni. W sensie ma problem z tym, że nie potrafi odróżnić rzeczywistości od jawy sennej. I to jest problem, który w literaturze jest często podnoszony oczywiście w trochę inny sposób. No ale właśnie pytanie o to, czym jest prawda znowu i czym jest nasza, nasza rzeczywistość. Czy ona w ogóle jest rzeczywista. Incepcja robi tutaj bardzo ciekawy spin i pokazuje, że nigdy na pewno nie możemy wiedzieć i wszystkie narzędzia nasze poznawcze do tego, żeby stwierdzić, czy to prawda, czy iluzja, zawodzą. I właśnie o to w sumie wchodzi w dużej mierze w Incepcji. Główny bohater Incepcji swoją profesję zbudował wokół właśnie narzędzia, jakim jest sen, i właśnie ta profesja i to ciągłe pozostawanie pomiędzy rzeczywistością a iluzją senną to jest jego największe obciążenie, które doprowadziło między innymi do tego, że oszalał i źle się to skończyło dla jego rodziny. Tutaj nie wchodząc w szczegóły. No i główny bohater musi przez całe życie właśnie walczyć też ze sobą i z tym, że w jego snach czekają go pułapki, czy, w jego, czy kiedy on udzie, udaje się do innych snów, to jego głównym zagrożeniem dla niego jest jego własna świadomość, która przypomina mu o tym, jak wielką krzywdę spowodował w swojej rodzinie właśnie przez to, że zatracił się pomiędzy jawą, a że. Ja, jawa? Tak się mówi? Rzeczywistością, a nie rzeczywistością. No tak, no mówi się, że na jawie coś się robi. Chyba. Ale znowu tutaj tylko przypomnę, że jeśli nie znasz tych dzieł obecnie, to nie poznawaj ich na siłę, tylko po to, żeby połapać motywy. Ale jeśli je znasz, to korzystaj. Z całą pewnością powiedzieć, że znajduje się tam każdy motyw, jaki istnieje przynajmniej w relacjach międzyludzkich. Mamy motyw zawiści, mamy po prostu historię rodów walczących o władzę, naraz kochających się, nienawidzących się. Wszystko jest podszyte kreacją taką yy, ciekawą fantastyczną, ale jest ciekawą opinia eksperta. Motyw, który tutaj wydaje mi się, że jest mocno wyjątk wyjątkowy, czy łatwo mi go sobie od razu skojarzyć, to jest właśnie motyw władzy. I taki trochę w sumie po myśli Machiavellego założenie, że cel uświęca środki i że bardzo często jest tak, że okrucieństwo, bezwzględność po prostu się opłaca i ludzie, którzy walczą o władzę, są gotowi do takiego poświęcenia właśnie w grze o Tron znajdziemy mnóstwo tego typu interpretacji. Gra o tron bardzo często będzie diagnozować ludzi władzy, właśnie mówiąc, że dla nich nic poza władzą nie ma znaczenia. Więc taki motywik. Osobno w Grze o tron, ale to jest bardzo spójne z tym co teraz powiedziałem. No mamy motyw rodziny, która jest wykorzystywana w sposób, który rzadko widzimy właśnie w literaturze na przykład, gdzie rodzina jest jakąś szaloną świętością. Na przykład, kiedy Hiob zostaje przez szatana na, y, w ramach zakładu z Bogiem, wystawiony na próbę, no to właśnie ta próba polega na przykład na tym, że Hiob traci rodzinę, rodzina zaczyna chorować, rodzina go zostawia. Y, a, czyli, czyli rodzina jest czymś cennym. Treny Jana Kochanowskiego pokazują ci, że w ogóle rodzina super top, i jak stracisz córkę, to jest w ogóle przypał. A tutaj się okazuje w Grze o Tron, że rodzina to są narzędzia do tego, żeby po prostu mordować innych, a jak trzeba, to trzeba też Twoją rodzinę zamordować, że rodzina to zagrożenie dla Ciebie, jeżeli chcesz rządzić jakimś państwem. To jest bardzo ciekawy motyw rodziny. W sensie zupełnie legitny. Do zestawienia na przykład z rozpaczą Jana Kochanowskiego po utracie swojej córki. No nie? I tam Orszolo, Orszolo, szkoda, że zniknęłaś. Jan Kochanowski z Gryotron się mega cieszy, że Orszola zniknęła, bo ma całe królestwo dla siebie. To za biznes, suka? To za biznes, suka? Przed nami przestrzeń, w rodzę nowy plan. Bit dobry pas, autostrada, lewy pas... Bardzo ciekawy film, który przede wszystkim prezentuje nam eh, pomysł artysty na to, czym jest apokalipsa i czym jest krajobraz postapokaliptyczny. I jestem pewien, chociaż nie zamierzam tego tutaj wymyślać, że jeśli będziesz mieć na maturze temat y, właśnie koncepcji apokalipsy, tak jak ją opisano w Biblii, to spokojnie można tutaj wykorzystać Mad Maxa. Jeśli znasz ten świat, jeśli on Cię jara, to jesteś w stanie interpretować sobie to, że na przykład ludzie, którzy walczą o zasoby w tym postapokaliptycznym świecie, którym najcenniejszą rzeczą na świecie jest woda, y, no to i, I największym marzeniem jest kraj, który, czy teren, który posiada wodę, no to to już jest jakiś punkt wyjścia do tego, żeby sobie taką postapokaliptyczną krainę przeanalizować. Także Mad Max ma ci do zaoferowania naprawdę dużo. I właśnie zacznijmy od tego, że tutaj również mamy motyw drogi. Cały ten film to jest wyścig, wyścig, który. Jest głównym elementem akcji, to znaczy oglądamy go dlatego, że to się dobrze ogląda. Ale też może symbolizować jakąś próbę ucieczki, zmianę statusu quo. Zobacz też, drogi widzu, albo widzko, że tak naprawdę Mad Max Fury Road nie opowiada o pójściu z, jednej, z jednego punktu, z punktu A do B, tylko jest wycieczką z punktu A. Do A. No w sumie to trochę pokazuje takie coś, że jest, widzisz. No. Bo główny bohater wyjeżdża z miejsca, gdzie został złapany i później wraca dokładnie w to samo miejsce po to, żeby wyzwolić lud po tym, jak pokona tego złola, głównego złola. W sumie tych złoli tam jest mega dużo i w sumie są mega ciekawie przedstawieni. Fajny to jest film, tak ogólnie, poza w ogóle motywami. No więc właśnie, skoro już powiedziałem, że jest to wycieczka z punktu A do A, no to chodzi o to, że Mad Max jest filmem o wyzwoleniu, jest filmem o rewolucji. Ta walka odbywa się w trakcie drogi, ale no sprowadza się do tego, że obalamy ludzi, którzy w sposób absolutnie niesprawiedliwy i krzywdzący zarządzają zasobami w sposób, który no właśnie jest krzywdzący i niesprawiedliwy. No i na końcu już nie zarządzają, bo się ich pozbywamy. Widać konkretne elementy struktury społeczeństwa pozapokaliptycznego, które są narzędziem tego zniewolenia. Bardzo dobrym przykładem są ludzie, którzy walczą z głównymi bohaterami tego filmu, którzy są natchnieni przez jakiegoś bogopodobnego przywódcę, no i właśnie stosują się do wszystkiego, co on im mówi, bo im namieszał wcześniej w głowie. No i właśnie to jest element tej rewolucji, to znaczy. Walczymy z tym mitem, że śmierć w imię naszego władcy obecnie to jest jakaś, jakiś zaszczyt, w ogóle, czy coś, co się powinno robić. Drugi motyw, który znajdziesz w Mad Maxie i który polecam ci, żeby wykorzystać, to jest motyw przetrwania. Bo ten film mówi ci o tym, że ludzie dla przetrwania zrobią absolutnie. Wszystko. No widać drastyczne sceny związane z uczestnictwem właśnie głównego bohatera, który walczy, zabija ludzi, jest bezlitosny, właśnie po to, żeby przetrwać. Widać też kobiety, które są zdeterminowane do ucieczki i też są gotowe zrobić wszystko, łącznie z tym, że też się biją, walczą. No i każdy tak naprawdę w tym filmie walczy o przetrwanie, bo ludzie, którzy ścigają te kobiety, które właśnie uciekają w Mad Maxie. No, oni też to robią, dlatego że ich potrzebują. I w ogóle tam wszyscy wszystkiego potrzebują. Mamy ograniczone zasoby, no bo właśnie mamy krajobraz postapokaliptyczny i wszystkiego jest za mało. Taki motyw, fajny, nieczęsto spotykany. Polecam. Taka ciekawostka. Przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała, lubię to, i wymierzmy jej razem sprawiedliwość. Nie no, serio, mam do ciebie jedną prośbę. Podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać chyba 2019 albo 20 rok no i pojawia się film, który opowiada nam osobę, która będzie robić bardzo złe rzeczy i dokonuje takiej analizy właśnie, czy pyta o to, skąd się bierze zło. No i okazuje się zgodnie z tym, co mówi nam Joker, że zło bierze się z izolacji społecznej, bierze się z wykluczenia, bierze się z wychowania i bierze się z tego, że człowiek zamknięty sam ze sobą może dojść do wniosków, że zło jest bardzo normalnym i oczywistym rozwiązaniem moich problemów. Pozwala mi zwrócić na siebie uwagę, pozwala mi poczuć, że kontroluję rzeczywistość i w ogóle pozwala mi się wyładować. Obraz zła w Jokerze jest o tyle mocny, że przez pewien moment nawet mu kibicujemy. I mało tego, widzimy też, że osoba odpowiedzialna za to zło wcale nie jest jakimś architektem, mastermindem, tylko jest na początku, ale też w trakcie tej drogi ofiarą. Może osobny motyw, a może element tego motywu ze złem, chociaż można by go rozróżnić, na przykład na potrzeby matury, czyli diagnozę społeczeństwa. Społeczeństwa w Stanach Zjednoczonych, społeczeństwa kapitalistycznego, konsumpcjonistycznego, też medialnie konsumpcyjnego, potrzebującego skandalu, potrzebującego mieć osoby, z których można się pośmiać, żyjącego rozrywką. Społeczeństwa, które jest skrajnie niesprawiedliwe i które po prostu wypluwa ludzi i ich traktuje w taki zły sposób. Te osoby później mszczą się na nim, no właśnie, w taki sposób, jak robi to Joker. Ja mam z tym filmem taki problem, że on jest dla mnie strasznie wolny. W sensie ta narracja jest budowana tak powoli i tak artystycznie, że no ja wyłączam ten film, ja to skipuję. Ale te motywy tam są, są legitne i są równie ambitne, co nie wiem, w pan Tadeuszu czy innej lalce. Jak już jesteśmy przy motywach związanych w sumie bezpośrednio z diagnozą społeczną i taką oceną społeczeństwa, to polecam film Parasite, który tak dla odmiany bardzo mi się podobał i w ogóle nie mam żadnych zarzutów do tego filmu praktycznie, czy film z Korei Południowej, który opowiada też o społeczeństwie i o walce klas. Film ten opowiada historię, no można by powiedzieć, awansu społecznego, czy próby awansu społecznego. Opowiada na pewno o marzeniach klasy niższej i o oczekiwaniach klasy wyższej i o tym, co się się dzieje, kiedy te dwie grupy się ze sobą połączą. Jest to film na tyle ambitny, że nawet nie za bardzo wiem, jak to ugryźć dalej, nie zamieniając się w kanał, który recenzuje filmy, bo nie chcę tego robić. W dużym uproszczeniu takie dwa elementy, które bym tutaj wykorzystał z tego filmu i wyciągnął, to po pierwsze, fakt, że ten film mówi bardzo wyraźnie, że jeśli jesteś z niższej klasy społecznej, to awans w ramach struktury społecznej jest szalenie trudny, jest praktycznie niemożliwy. Bo na każdym kroku od swojego wychowania, przez przyzwyczajenia, do tego, jak, jak po prostu jakie masz instynkty, będziesz inny. I ta inność będzie się udawać we znaki i będzie się objawiać w różny sposób, i może też prowadzić nawet do tragedii. Film ten, z drugiej strony, pokazuje też, jak bardzo umowny i iluzoryczny jest sukces. Że to nie jest tak, że ludzie, którzy są na górze hierarchii społecznej, są bardziej zamożni, yy, lepiej wykształceni, że oni są w jakiś sposób lepsi. Nie, nawet stara się pokazać, że ci ludzie często są mniej pracowici, mają totalne odpały. I to nie jest tak, i nie są w żaden sposób, no właśnie, no właśnie, nie są lepsi. Tylko, że są lepsi, bo się tak umówiliśmy. I że ten konstrukt społeczny, on istnieje. Polecam wykorzystać w trakcie rozprawki maturalnej. Jeżeli opiszesz to w sposób wiarygodny i jakby uczciwy, tak jak ja to przedstawiłem, to Twój egzaminator po prostu zwariuje w sensie. Da Ci nie Maxa na rozprawce, tylko da Ci Nobla, bo te rozkminy, które zawarł Parasite, tam są po prostu tak aktualne i tak kozackie. Nie no, super film w ogóle. Oglądaj to. Czyli materiał o przede wszystkim walce rasowej i takich napięciach, które są obecne przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Ale ponieważ my wszyscy, na przykład za pośrednictwem Netflixa, czy nie wiem, uczenia się angielskiego w szkole, jesteśmy wpięci w tą popkulturę amerykańską, no to wydaje mi się, że jest to zupełnie zrozumiałe, że był w historii świata rasizm i właśnie na tym tle dalej są tarcia w Ameryce. Film opowiada o rodzinie, która ściąga do siebie czarnoskórych, młodych, wysportowanych mężczyzn, a następnie sprzedaje ich ciała y, starym, białym, bogatym Amerykanom. Mocne, mocne. No nie, nie. I tutaj, żeby nie spoilerować, jeżeli nie oglądałaś, czy nie oglądałaś tego filmu, zamknę ten wątek, no ale widać tu bardzo mocno właśnie to, że istnieje pewna klasa w Stanach Zjednoczonych, która zazdrości tej drugiej. No i w sumie, tak jak można by powiedzieć, że Afroamerykanie zastroszczą białym, bogatym, starym y, Amerykanom na przykład majątków, może dałoby się to zrobić też w tę stronę? To na pewno w tym filmie widać, że to ta klasa, właśnie ci starzy, zamożni Amerykanie, zazdroszczą tamtym predyspozycji fizycznych. I mają problem z tym, że o ile mają prawie wszystko w Ameryce, to nie mają jednej rzeczy i to jest młodość, sprawność, i właśnie nie chcą się pogodzić, czy nie potrafią się pogodzić z tym, że tutaj na tym polu to właśnie czarnoskórzy są lepsi. Nie chcę za dużo radzać, ale ten film stawia też pytanie o właśnie tożsamość człowieka. No bo jest taki jeden bardzo duży paradoks związany z marzeniem tej klasy białych w Stanach, właśnie który jest nazwany w tym filmie. Ale tutaj nie, nie chcę nic spoilerować, ale jest też pytanie o to, kim jesteśmy jako ludzie i czym jest nasza tożsamość, kim jesteśmy my. My name is Maximus Decimus Meridius. Commander of the North, General of the Felix Legions. To jest film o toksycznej męskości, o lojalności, honorze, poświęceniu, yy, i zemście i dumie. Film opowiada historię osoby, która była generałem, szanowanym przez swoich ludzi, doświadczonym w bojach, który został zdradzony przez nie swojego władcę, tylko jego następcę, który w haniebny sposób właśnie zamordował swojego poprzednika. Czy to jest w ogóle zrozumiałe, co ja teraz powiedziałem? No, jeśli nie oglądałeś, albo nie oglądałeś Gladiatora, to i tak tego nie zrozumiesz, co zaraz powiem, a jak oglądałeś, albo oglądałeś, to i tak to wiesz, więc ogólnie Mega. Gladiator pokazuje nam bardzo mocno, że jeżeli jesteśmy lojalni, jeżeli jesteśmy uczciwi, to będziemy mieć w życiu problemy, bo człowiek, który właśnie tymi wartościami się kieruje, bardzo szybko staje się niewolnikiem i musi zupełnie od podstaw odbudowywać się jako właśnie gladiator, mimo że wcześniej prowadził do zwycięstwa tysiące Rzymian. Koniec końców w ogóle osiągnie swój cel, czyli zemści się na osobie, która spowodowała te wszystkie krzywdy, i tutaj wjeżdża motyw zemsty. Czyli, czyli gladiator od momentu, kiedy zostaje skrzywdzony i na przykład zabijają mu rodzinę i on sam zostaje pozbawiony wszystkich zaszczytów, tytułów, i właśnie jakby wraca na start życiowo, albo wraca na minus 5 życiowo, bo jest jakby. No właśnie gladiatorem. Teraz jego jedyną motywacją jest zemsta i tutaj pokazuje to właśnie ten film, jak bardzo mocną emocją, czy jak mocnym drivem dla człowieka jest to, żeby wyrównać rachunki, co się koniec końców gladiatorowi uda. I to tyle w tym materiale. Jeśli omówiłem tutaj dzieła kultury, do których Cię zachęciłem, to śmiało sobie je obejrzyj, ale przede wszystkim chodzi o to, że jeśli już te dzieła znałeś, to po prostu teraz traktujesz je nie tylko jako filmy, filmy tylko jako dzieła kultury do matury. I mam nadzieję, że troszeczkę wzrosła Twoja samoocena, pewność ciebie i też taka chęć kminienia tego, co znasz, właśnie po pod kątem tego, żeby wykorzystać to na maturze. Każdy z nas jest zanurzony w popkulturze czy kulturze i ma motywy na wszystko. Nieważne, jak wielki fikoł intelektualny zrobi w tym roku, czy w przyszłym roku, czy w kiedykolwiek CKE, czy Twoja nauczycielka. Cześć!